Maszyny wirtualne pozwalają nam również na korzystanie z urządzeń USB, czyli na przykład z pendrive'ów. I jest to kolejna metoda na przenoszenie danych pomiędzy systemem rzeczywistym a wirtualnym. Spójrzmy, jak z tej metody korzystać. Ja podłączę w tym momencie pendrive'a do portu USB w moim komputerze. Jak widać, pokazuje on się nam tutaj od razu. To okienko możemy sobie zamknąć. I żeby teraz skorzystać z tego pendrive'a tutaj w maszynie, przechodzimy do urządzeń. Tutaj mamy urządzenia USB. No i jak widzimy, zostały wykryte dwa urządzenia. To jest joystick, którego teraz używać nie chcę, a tutaj jest właśnie nasz pendrive. Kliknięcie w tym miejscu spowoduje, że maszyna wirtualna natychmiast przejmie to urządzenie. Spójrzmy. No i tutaj standardowa procedura instalowania tego sprzętu. I teraz możemy wykonać taką oto akcję. I mamy dostęp do pendrive'a. Jak widać, mamy tutaj kilka obrazków. Tutaj należy pamiętać o tym, że jeżeli włączamy właśnie takie urządzenie, to jest ono bezpośrednio przechwytywane przez maszynę wirtualną, przez co może dojść na przykład do utraty danych, jeżeli urządzenie to było wcześniej używane w systemie głównym. A więc jeżeli mamy na przykład podłączony jakiś dysk poprzez USB, na który kopiowaliśmy wcześniej dane, to powinniśmy upewnić się, że wszystkie dane zostały odpowiednio skopiowane i wtedy dopiero użyć go tutaj w maszynie wirtualnej. No i standardowo oczywiście po zakończeniu pracy z pendrive'em powinniśmy go wysunąć. Teraz jeszcze wyłączamy go w tym miejscu. I system główny ponownie go przechwytuje i mamy do niego dostęp na naszej głównej maszynie.